Where is the bone? Hunt! Spaliłem go, uciekamy. Uwaga! Ten film zawiera martwe piksele, chybione cele i niską widoczność. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za wściekłość, bóle głowy lub frustrację spowodowaną oglądaniem. Jeżeli szukasz profesjonalnej rozgrywki, to muszę cię zmartwić. Oglądasz na własne ryzyko. Siemanko Sadza, siemanko widzowie. Yo, siemanko widzowie. Gdzie dzisiaj, Sadza, jesteśmy? W więzieniu. Tak jest, więzienie, drugie podejście, bo pierwsze było takie, jakie było. Wróciliśmy po czasie znowu do więzienia. Będziemy znowu szukać ducha i spróbujemy ogarnąć pieniążki z więzienia, prawda? No, ogarniemy wszystko. Ogarniemy wszystko. Dobra, no to co, lecimy, nie ma co. Wziąłeś rzeczy? Oho, mgła. W lewo, mordzia. To powiedz mi, na którą stronę chcesz ogarniać? Lewą czy prawą więzienia? Mi tam bez różnicy. No to leć w którą chcesz, tylko mi daj znać, w którą polecisz. Przeklęty przedmiot? Nie ma łapki. Ale jakiś musi być, więc może... Jest. Ouja. Ouija, okej. Masz aparat? Nie, ale mogę polecić. To poleć po aparat, żebyśmy mieli dwa i będziemy robić zdjęcia. Tak, ale będziemy robić zdjęcia interakcji też po dwóch. Dobrze, lecę jak... A w tym czasie sprawdzę, czy mamy kryjówkę, jak coś. Jak wróbel po jedzenie. Jak wróbelek po jedzenie. Dobra, to ja polecę tutaj do kryjówki, zobaczę. Wolna. Nice. I mam zrobić ouja zdjęcie, tak? Nie, już zrobione. Ty musisz to palić. To ty zamknąłeś drzwi? Nie. Weź sobie aparat do ręki i jak zacznie ruszać wskaźnikiem, to ale zrobisz zdjęcie. A ja będę mówił do niego. Where are you? Jedno, tylko jedno, więcej nie. Nie zrozumiałem, co on napisał. Nie ogarnąłem czytać. Dobra, spytamy, gdzie kość. Where is the bone? O, psip. Chowamy się. Teraz będziemy mieli przeklęte hunty. Najgorzej. Idzie. Słyszałem, jak otwiera drzwi. Oho. Tak, idzie. Z bloku idzie. Chodzi normalnie. Może nam otworzyć drzwi? Może. Musisz się pilnować. Ale tu jak otworzy, to mam od razu zamknąć? Tak, od razu zamykasz. Tylko ci uchyli, od razu zamykasz. Dobra, ja polecę, sprawdzę. Ty zostań, jak coś jeszcze. Koniec. Chodź, wychodzimy. No nie, rozwalił. Co się działo? No, rozwalił. Hunt jest, chowaj się. Karwa. Kurdałkę. Już, biegnij. Przeanalizowaliśmy z Sazą materiały nagrane w tym odcinku. Dowiedzieliśmy się, że na Ouija było napisane, a raczej duch napisał, infirmary. Czyli jest to część szpitalna naszego więzienia. Także dlatego jesteśmy teraz wyposażeni w tą wiedzę i postaramy się dostać do ducha. Let's go. Stój. Nie. Ja nie wziąłem, ale chcesz to weź, jak masz wolną rękę. Mam. No to weź. Nie jest ciasno, to ja zazwyczaj nie biorę krzyża, chyba że jest zadanie. Bo w więzieniu jest dosyć luźno. To chodź, lecimy. Nagle hunt. Mógłby być w sumie. Tutaj w lewo lecimy. O, jest hunt. Chodź tutaj. I tutaj chodź za szafkę. Tylko zgaś wszystko. Ty mam w ręku. Dobrze, ty źle. Co masz w ręku? Krzyż. No to nie trzeba go wyłączać. Wyłączamy krzyż. Czego ty zrobiłeś zdjęcie? Przez przypadek jak latamy, zmieniło mi się na latarkę. Włączyła mi się i znowu mi się zmieniło i chciałam ją wyłączyć, no i zrobiłem zdjęcie szafki.
Dobra, idziemy. Jak coś, to uciekniemy. Wolny był. I tu na wprost mamy. O, i drzwi otwarte na rozcież. Super! Już czeka na nas. Gdzie rzucić? Tutaj rzuć nam, gdzie ja stoję mniej więcej, żeby tu nam się nie zrespił, żebyśmy mogli uciec. A on jest tutaj, w środku. 9 stopni, 6. Cztery. Kajdany leżą na ziemi. Czaski tutaj są. Dobra. Wolne. Where are you? Schowaj się do szafki jak coś. Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Give me a sign. Masz aparat? Już mam przy sobie. To chodź, bo któryś drzwi ruszył. Te są jakoś przymknięte, ale nie wiem. Where are you? Are you here? Dobra, chodź, lecimy po sprzęty. Już mniej więcej drogę znasz, nie? No. Oho. Hunt tam jest. Gdzie idziemy? Ja idę na koniec, do samego wyjścia. Z tobą. Dobra. Tak, wolno. Nie trafiłem w drzwi. Dobrze, chyba wyjście. Tak. Wiemy, że nie ma freezingu, to możemy zaznaczyć. Dobrze, do wody. Nie ma freezingu i nie odpowiadał na razie, czyli Spirit Boxa też możemy sobie odznaczyć na ten moment i zobaczyć, czy mamy mniej więcej ducha, który by nam pasował. Znaczy, na pewno nie Revenant. A, dobra, ja źle zaznaczyłem fingerprints, że nie ma. Pomyliłem z temperaturami, przepraszam. Myling, Raiju, Obaki, Gorio albo Banshee. Kamery widzę, obstawiłeś, to ja biorę jedną. A, jest. Ja mogę wziąć projektor Dot. Okej, ja wezmę jeszcze książkę. Kamera, wezmę aparat. Albo MF-kę mógłbyś wziąć, wiesz? Bo bardziej nam potrzebne do wody. No i pewnie teraz nam Hunty już będzie robił. No. Także kryjówki dwie, trzy już znasz. Pierwszy pokój, szafka. Ten i u niego też szafka ewentualnie, jakby coś się stało z niego. Zaczynamy. Tak jest. Ile? Dwójka była. Dobra, daj docy gdzieś na środku mniej więcej. Gdzie stoisz? No i uciekaj. I wracamy. No wracamy już. Sprzęty i wracamy. Teraz będziemy mogli wrócić z aparatem, nie? I spojrzymy w kamerę, czy trzeba ją przestawić, czy można ją zostawić tak. Ja coś czuję, że on mi zaraz zrobi hampa. Za plecu. Zaraz! Chyba się nie teleportuje, więc nie wydaje mi się, żeby ci zrobił z zapleców. Bo ogólnie duch musi zaczynać hunta tam, gdzie jest aktualnie, nie? W pobliżu pokoju, bo on cały czas wędruje. Dobra, zobaczmy sobie kamyszkę. Która to będzie? 13. Ty zostawiłeś tamtego dotsa? No, na dole. Gdzie? A, tak blisko, okej. Mogę tu mychać, postaj. No dobra, dobra. Uspokój się. Ale nie widzę ani dotsów, ani orbów na ten moment. Ja biorę smudża, ty jakbyś mógł wziąć aparat i MF-kę, to by było super. Albo aparat i UV-kę. Co tam wolisz? What the fuck, co to za aktywność? No w sumie ja bym to zaliczył już jako piątka, nie? A ty jesteś w środku? Nie, ja jestem, gdzie są siatki. U mnie się telefon siatki. Okej. Okay. Ja zaznaczę MF-kę piątkę i wtedy nam zostaje Gorio, Myling i Raiju i Obaki. Nie, a ja lubię będę tego cię. Ja też nie. Znaczy nie, ja lubię. Nie lubię góry. Nie lubię ducha, jak jest na górze. No czekam. Jak coś, to puść mnie pierwszego, bo ja mam smudża, nie? Więc ja jak coś będę brał ducha na klatę. Dobra. Jak będziemy w złym miejscu i ci powiem, że biegniemy, przestań robić to, co robisz i biegnij ze mną od razu. Musimy się skoordynować. Dobrze. Hunta mamy. Tutaj. Wrócę i biegnij za Mateuszem.
przeszedł. Ale ja spaliłem smurze oczywiście, bo jestem głupi. Za ciężki palec mam. No ty patelę nieodobocza. Tak brzydko do mnie mówisz. Lecę po smurze, chcesz to tu zostań. Pane, właśnie patelnia robocza dużo robi. Dlaczego tak powiedziałem? To jest ładnie. A co to jest patelnia robocza? Kto tak mówi? Co to znaczy patelnia robocza? No, że ciężko pracujesz. Z pewnością. Jak masz patelnię, to ona dużo musi grzać jedzenia dla robotników. Kiedy dobra, już się nie tłumacz. Już się nie tłumacz. Masz jakiś problem? Dobra, widzowie, napiszcie, czy patelnia robocza to pozytywne, czy negatywne słowo. A raczej zwrot. Hunt. Siedź tam, gdzie jesteś, bo ja się nie dostanę do ciebie. Patelnia robocza, o. Już skończył? Nie. Skończył. Wyłaź, lecimy. Nie, no wyłaź i idziemy dalej. Ja już do ciebie dobiegam. Ale akcja będzie twarda. Gdzie jesteś? Na schody już wchodzisz? Mhm. To teraz możesz poczekać sekundę. O, znowu hunt. Wracamy do kryjówki! Tym razem nie spalę, smudża. Lecimy, go! Nie, to nie tędy. Trochę się mylę. A, wiesz, nie jesteś obeznany z tą mapą, masz tak to. Idziesz za mną? No już zostawiłem kamerę na dole, dobra. Serio? Nie masz kamery? A nam kamera jest potrzebna. Ale rób zdjęcie drzwi, chodź. Rób zdjęcie drzwi od razu. Tu. Metalowych. Krat. Czemu z takiej odległości kopa dostajesz? Chodź po kamerę. O Jezu. Dawaj. Super. Co nam się dzieje? Idziesz? A ty gdzie jesteś? Na górze. Nie, to jest Malifa. No. Nie, ja ci nie wierzę. 100% Malifa, bo inaczej śpiewa. Pyknij mu fotę. On chodzi obok mnie, albo to ty. No ja tu jestem, przy wyjściu, chodź. No. Chodź, byczku. Idziemy po kamerę. Tam się schować z strony. I kamera jest gdzieś na dole. Co się tu w kryjówce? Ten duch już wnerwiony, bo nie może nas znaleźć cały czas. Wie, że jesteśmy, ale nie wie gdzie. Widać, że słaba orientacja w terenie. No, nie zna mapy, no i co? Nowy jest pewnie, jakiś nowy duch. No, nowy pracownik i nowy duch. Raz się spotkaliśmy, pogadaliśmy, udusił mnie. Tak było, nie zmyślam. Mamy odciski, dobra. Chodź, możemy już iść. A na pewno? Tak, na górę idziemy. Masz kamerę? Idę właśnie. Dobra, mamy, lecimy. To nie są ćwiczenia. Na faście. Bo teraz będzie manifestacja. Dziwna akcja. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Każdy wróg nasz się chowa. Uducha mała głowa, jo. I do kościoła. Hunt. Spaliłem go, uciekamy. Tak ty mu chyba zrobiłem. Chyba tak, żyjesz? Żyję, na to mam ciągle. Chyba Manifa jednak była. Ale dobra. Nie, powoli nas ciągle. Dobra, to uciekamy do kryjówki. Gaś od razu, bo jest blisko. I przyklej się do szafki i do ściany. Dobra, zdjęcie niestety nie wyszło. Ajajaj, ale zaznaczmy sobie, że mamy fingery. A może już nam coś powie o duchu?
fingerki. O kurde. Mining, Obake albo Goria. Proszę, żeby to było Mining. Dobra, chodź, idziemy. Tak, już możemy. Prosto do wyjścia. Czemu? No bo lecimy zobaczyć docy. Bo Goria powinien mieć docy, no i musimy trochę odpocząć. Ja nie mam już obrony dla nas, nie? Też. O ma, to był star. Także prościuteńko do wyjścia. What? What? Jezu jest! Co za idiota. Czyli mamy pismo ducha na Mylinga. Orby na Obakę albo docy na Onryo. Orbów niby nie widać. Moglibyśmy się... Projektora doc też nie widać, ale ducha to ja widziałam wcześniej. Tak jest. Ale jak był Hunt. Wiesz co zrobimy? Mam. Ja wezmę Smudża, bo musimy i tak wziąć Smudża dla obrony. W ogóle zobaczmy jak zadania. Mamy dwa zadania zrobione, jedno mnie. Ja biorę świeczkę. Świeczka nam została. Okej, to weźmiemy, weź świeczkę. Ja mam aparat, więc ty masz... Ja mam Smudża, ja mam zapalniczkę, to ja podpalę tą świeczkę. Okej. Tylko weź sobie czysty aparat. Ile masz tam zdjęć w aparacie? No, nie wiem, trzy. No to trzy wystarczą, dobra. A mówię jeszcze swój. A w końcu też są trzy, albo nie, nie ten aparat. No we wszystkich są chyba trzy. Każdy po trochu ugryziony. Dobra, to weź. O nie, ten ma dwa. No to gorzej ten jeszcze, to czemu idziesz z nim? On dwa miejsca mu tylko zostały. Bo tam jest ile miejsc zostało. A, ja myślałem ile... No, tam jest ile miejsc, tak. Ja źle cię spytałem też, bo spytałem ile masz zdjęć, zamiast ile masz... wolnych slotów. Dobra, lecimy. Słuchaj, akcja jest taka. No. Zanim wejdziesz, ustalmy to. Wchodzimy. Świeczkę zostawiasz zaraz za progiem. I musimy przestawić doca, jak się uda, a jak nie, to od razu uciekamy. Robimy to. Let's go. Chodź, podejdź. O, Hunta mamy. Chodź tu, do naszej kryjówki, ja naszej tamtej. No dobra. Za późno. Ja się boję strasznie ducha tego. Bo głupi. No, bo nie wiem, jak to duch. Też bym się go bał, bo głupi jest jak... Jak nie wiem. Słuchaj, jak... No, zapytaj. Jak znowu się spotkamy, to ci podpalę od razu świeczkę. No, i... Pan Paweł. I pan Paweł! Pan Paweł robi świece. No tak mi duchu na to lubę. Wiem się ostatnio w 2007, ale... Koniec. Chodź, zrób zdjęcie głównych drzwi. Tych, przez które będzie... O nie, Hunt jest! Koniec. Dobra. Zrób zdjęcie głównych drzwi. Tutaj tych, podwójnych, co są. O tu. Na korytarzu. Bo duch je ruszył. No, rób. Dobra, chodź. Zrób też zdjęcie tych tutaj, o tutaj, od schodów. Mamy dwa odciski palców, jakby tam. Okej, zrób tych. Tylko jak najbliżej, nie? Może być? Tak, dawaj. I chodź, lecimy do niego. A świeczki ci nie zapaliłem. Chodź. Tak, Hunt jest. Palę go. Uciekaj do kryjówki. Ja wezmę go na siebie, polecę dalej. Come, ghost, come. Nie wiem. Kurde. Ale z tego co wiem, a da się podsylwać z te ducha? Nie. Ale wygląd nie ma znaczenia całkowicie. Tylko inaczej ci będzie odpowiadał, jak go będziesz pytał o wiek, a tak to nie ma znaczenia. Jedyne co, jeszcze jedną rzecz. Co do wyglądu, sam wygląd nie, ale jeżeli duch mryga wolniej, czyli wiesz, dłużej jest pokazany i dłużej jest niewidoczny niż standardowo, to jest fantom. Jakby stary rybak? Stary rybak, okej, stary rybak. Nie będę ci szedł robić zdjęcia, bo umrę.
Chociaż nie, mogę ci iść zrobić zdjęcie. Ale wiesz, gdzie zeszedłem? No, na schodach. Znaczy nie na schodach, tylko no, przed schodami. Przed, no. No to ja ci zrobię tak. Na easy zdjęcie, tylko rozglądam się, gdzie tu jest aparat. Dobra, jest dyszka, wiem. Wiem. Pan. Jeszcze raz pojechałem. Okej. Dobra, to czekamy. Szybko zaczął. Skubaniec. No jak masz na zero mózgu? Dobra, zrobię tak. Zrobię ci zdjęcie. No, i wracasz, tak? Wracam po smudża i pójdę zobaczyć książkę. O, cześć! Elemet ma szóstka. Kurde, ja zapomniałem, że przecież my już nie mamy miejsca na zdjęcia. Han. Dzięki. W tym aparacie, co masz, to mamy chyba miejsce. Nie mamy miejsca na zdjęcia w dzienniku już, bo w dzienniku można tylko 10. No, już mamy wszystko zajęte w dzienniku. Dobra, no. Wracasz. No chyba, że się nie boisz i sprawdzasz pismo ducha. No na razie jestem schowany. Wezmę smudża i polecę po to pismo ducha. Już! Teraz! Biegnę. Antonio Banderas, teraz. Odjeżdżasz? No. Dobra. To odjeżdżaj. Ej, ja pod nóg nie mogę nacisnąć. Kto by się spodziewał? Dobra. Ja? Nic mam smudżejszyn. Jesteś gotowy ze mną iść? Chodź, pójdziemy razem. Robimy akcję prostą. No. Biegnę do niego. Jeżeli zdążę, to smudżuję tam. Zabieram książkę i uciekam. No. To się nie uda. Uda się. 3, 2, 1, start. Let's go! Czy będzie na schodach? Ja już schowany jestem jak coś. Ja po duchu mogę widzieć ducha? Tak. Ciekawe. A poobserwuj sobie go. Teraz masz dobrą okazję, żeby poobserwować, jak się duch zachowuje. Stary dziad z maczugą. Zombie. No, bo to wszystkie modele to są zombie. Kurde, może i to Mailing. Teraz mam wątpliwości, ci powiem. Dobra, biegnę do niego. No, widać, że jakiś morderca, bo kajdanki wszędzie leżą. Echo duch mogę poszukać kości? Mogę. Możesz, tylko że to ciężkie będzie. No właśnie, a jeżeli będzie na przykład duża czaszka? No to już łatwiej, tylko poruszać się ciężko jest. Gdzie ta książka jest? To jest teraz pytanie. O, jest książka. Dobra, zabieram. Czekam. Mam tu radio chyba. No nie ma radio chyba w więzieniu. No to... Po wodę mogę odkręcić. No, to leje tak mógł zrobić. Leje się. Okej. Ej, czemu nie mogę zakręcić kranu? Nie jesteś uprawniony. Mam uprawnień, ale... Pan? Dobra. Dzięki. A może to jest Mailing? No może jest. Książka jest zapisana. Jest? No. No to Mailing. No Mailing jednak. No to dobrze mówiłem. No, tylko że... No dobra, no dobrze mówiłeś, przepraszam, pomyliłem się. No, ma się łeb jak sklep. No jak? A powiedz mi, dlaczego myślałeś, że to Mailing? Dlatego. No? Że była jedna dziewczyna. Aha. Dla mnie Mailing jest dziewczyną. Okej, okay. No ale model to chłop. Ubakę to chłopak i Gorio to też chłopak. No dobrze. Zaznaczyłeś? Dobrze. Zaznaczyłem. I uwaga, mój drogi. I nie obaci. That's right. Mailing. That's right.